prawie 100 lat temu w malutkiej wiosce Zalipie jedna z mieszkanek, Felicja Curyłowa, przyozdobiła białymi kwiatami czarny sufit w sieni swojego małego domku. Z czasem kwiaty wykonane z bibuły, pająki ze słomy oraz kwiatowe malowidła udekorowały resztę nudnych, obielonych ścian w jej drewnianej chatynce. Zagroda Curyłowej wzbudziła taki zachwyt, że za jej przykładem poszły też inne uzdolnione zalipianki. Szał ukwiecania domów ogarnął całą okolicę i o dziwo trwa po dziś dzień. Miłych podróży życzy Mikronek. Odkrywaj Polskę i baw się dobrze. Do zobaczenia w następnych odcinkach.